w swoich rękach, na pewno mogą wykreować więcej sytuacji dla swoich kolegów. Dobra odpowiedź Romana Szymańskiego, ale szybko jesteśmy pod drugim w miejsce Czerapowicza na parkiecie pojawił się Jodłowski. On teraz przy piłce. Dobra zasłona od Irwinga, Jodłowski za trzy. Świetnie! A więc jest nie też tylko... na parkiecie Krasuski. Akcja dwójkowa, ale zablokowany przez Jodłowskiego. Osłamy dramę. Kto pierwszy pobiegnie do kontry? To też jest niezmiernie ważne. W tym sezonie już 6 celnych trójek w jego wykonaniu. No ale nie przekłada się to jak na razie na zwycięstwa ekipy z Lublina. Czerapowicz. Irwing. No właśnie, minięcie pierwszej linii obrony Frąckiewicz, a więc jest kontra, łatwe punkty, nie kto inny, Tyrenda Latebobie. Odpowiedzi Laksa, on nie obawia się niczego. Piastaneka zbiera pod własnym koszem Martin Szlaksa. Irwing decyduje się na szybką akcję. Wystarczył jeden wysoki pick and roll, aby znów Laksę zaprosić do gry bez piłki. Tak, trafił z zaułku również Martin Szlaksa. Irwing, mocna zasłona Topina, jest wolna pozycja, Czerapowicz, no właśnie. No tak nieraz bywa, że nie ma się wszystkiego, na pewno potencjał ofensywny Szweda jest... Do obręczy. Laksa, ładnie tutaj wybiega zza zasłony, a ta akcja będzie się kończyła dwójkowym zagraniem Topin, no to teraz ma to, co tutaj zauważyłeś Filipie. A tak, więc ale zaatakował znowu swojego zawodnika i brak komunikacji spowodował, że miał otwartą drogę do kosza. Laksa, ależ podanie Irwinga pomiędzy nogami, no. A być może trzeba będzie poczekać na jego lepszą grę. On tutaj przyjechał do Polski ze słabszych niewątpliwie lig. Dwa sezony spędzone w Szwajcarii, a Topin, o tym wspominałeś Filipie, w takich sytuacjach, gdzie... Latibodie raz trafia do kosza z linii rzutów wolnych. Wrzutka do Topina. No, brawo! O, punkty jednak nie będą zaliczone, no, chyba przed otrzymaniem piłki sędziowie tutaj jedną zbiórkę i jedną asystę, ale w ataku tym razem Mario Irwing. Pięknie wypatrzył Kubę Piśle, kolejna trzecia cela. Chyba nie do końca przemyślana Latibodie, a to Gliwiczanie po tej trójce Piśli wychodzą na punktowe prowadzenie. Raz jeszcze, tym razem Czerapowicz. No właśnie, wspominał o tym Wojtek Kamiński. Ten sezon będzie taki specjalny, przełomowy. Na to wygląda, a Laksa w dalszym ciągu się nie myli. Było, że jest znakomitą obrońcą, a również znakomicie sprawdza się w ataku. Tak, to prawie dwumetrowy skrzydłowy. Będziemy obserwować jego rozwój również oczywiście w tym sezonie. Irwing, trudna sytuacja, ale poradził sobie. No i z tego wszystkiego narodziły się trzy rzuty wolne dla Czerapowicza. Chociaż wydawało się, że Irwing świetnie wykorzystuje tę sytuację. Emmanuel Lacombe 7 na 7 z linii rzutów wolnych. Jest dobitka, punkty z ponowienia, Frąckiewicz, obecnie punktów. Warto mieć takiego zawodnika w ekipie. Czerapowicz w odpowiedzi za trzy. Tak jest! 96-98. Super Mario. Mario Irwing, kierujący jak do tej pory świetnie swoim zespołem. Teraz staje przed trudnym zadaniem. Potrzebne trzy punkty gospodarzom, aby doprowadzić do dogrywki. Martin Szlaksa! Tak się właśnie stało! A więc najważniejsze decyzje do podjęcia dla jednych i drugich. Irwing. Kacper Gordon po linii końcowej, no proszę bardzo, w tak ważnym momencie nie zadrżała ręka 22-latkowi. Świetne podanie, świetna decyzja, jeszcze lepszy floterek w takim ważnym momencie,